read recently. I'm reading recently some poems of my favorite Zen master. Ostatnio czytam poematy mojego ulubionego mistrza Zen. Every time it hits my mind. Za każdym razem uderza do mój umysł. And especially recently this one poem. Jeden poemat szczególny. I said, we come into this world. Przychodzimy na ten świat. To eat. By jeść. To sleep. Spać. To shit. Srać. And at the end. A na końcu. One thing left. Jedna rzecz zostaje. To die. Umrze. I don't know why I like this poem very much. This is something very that makes me happy. It is talking about life, coming into life. talking about death. And in between, tym, co jest pomiędzy. Eat, sleep, shit. Jeść, spać, srać. Look at you! Maybe you could add some more things. Może by się dodać do tego. One or two. It's not necessary. Nie jest to konieczne. Not necessary? Ja mam pytanie, kto jest twoim ulubionym mistrzem Zen? Aha, you! The poem. Kto napisał ten poemat? Who wrote the poem? Ah, this poem. Yes, this poem is Zen Master Ikkyū. Yes. This. We could add something more as we like. In Germany, there is three F words. Moglibyśmy dodać, że to, cokolwiek nam się spodoba, czego zechcemy, a w niemieckim są takie trzy słowa na F. It's something to do with the food, devouring, this is food. Związek z pochłanianiem jedzenia. Eating. Jedzenie. This TV is Fernseh, the F. Oh, and the TV. Telewizor nazywa się Fern, jest na F. And fucking. I pieprzenie też na F. Maybe F. You could add everything wherever you want. Możecie it happens in before life, after life, and between in this period, it happens. Dodawać czegokolwiek chcecie. Pomiędzy początkiem a końcem życia to jest to, co się wydarzy. But don't tell me that it is pessimistic. Ale nie mówcie mi, że to jest pesymistyczne. You're looking for more than this. Jeśli szukacie więcej. What is mentioned in this three. To tego, co jest jakby wymienione na tej liście trzech. You have a problem. To macie problem. If you think there should be more. Jeśli myślicie, że powinno być więcej. At least Zen, Buddhism, emptiness, enlightenment, clarity. Jasność. Why that? Dlaczego? So, in Zen we don't teach. Zen nie uczymy. To live good. Dobrego życia. To be good. Bycia dobrym. We don't teach about life. Nie uczymy o życiu. And about death. I o śmierci. We teach. Uczymy. Going beyond. Life and death. Jak przekroczyć życie i śmierć. So, how? What does it mean going beyond of life and death? Więc co to znaczy przekroczyć życie i śmierć? Don't think about it, something up there. Nie myślcie o tym, co jest tam. Even down there, there is nothing. Ale tam nic nie ma. Do... But in eating, sleeping, shitting. Ale w jedzeniu, spaniu i sraniu. Tam to jest. The question is, how do you do that? Pytanie brzmi, jak to zrobicie?
exceptionally demonstration is now on our next demonstration. But what I'm talking is not that object what you are doing. Ale to, o czym mówię, nie jest przedmiotem tego, co robicie. Not the object that we put into our mouth. Nie chodzi tutaj o tą rzecz, którą wkładacie do ust. Not the object that comes out of our body. Nie ta rzecz, która wychodzi z naszego ciała. But this I'm talking about. What is that that is doing this? Chodzi o to, czym jest to, co to robi? What is it? Co to jest? Find this part. Find this. Znajdźcie to. Znajdźcie. No life. Bez życia. No. Bez śmierci. And, you know, I'm sorry, my speech is very unpolished. If we do this every moment clear. Jeśli to będzie jasne z momentu na moment. So I talked last week about this thing too. You know, when we leave this world, when we die. W zeszłym tygodniu już o tym mówiłam, gdy opuszczamy ten świat i umieramy. We just leave behind us piles of shit. Zostawiamy ze sobą góry gówna. How big will be this our jak wielka będzie nasza yes. Góra gówna. And if we leave only this, jeśli zostawimy tylko to, then I call it this was a good life. Pomyślę sobie, nazwę to dobrym życiem. Why that? Dlaczego? Look into your mind. Spójrzcie do swoich umysłów. With what are you so busy sometimes, from time to time? Co was tak zaprząta od czasu do czasu? Your memories, you know? Wspomnienia? About people who are long ago gone. O ludziach, którzy odeszli? It affects our life this moment. One wpływają na nasze życie w tej chwili. Why did he do this to me? Dlaczego on mi to zrobił? Why did he not do this for me? Dlaczego on nie zrobił tego dla mnie? He said this. He picked me up and he did it. So many leftovers. We leave it behind us. This body is gone, but still so many things. Ciało odchodzi, a tak wiele rzeczy. Just like a ghost. Jak duchy. In our mind is working. W naszym umyśle, który przestaje działać. So, just this leave behind us, this huge pile of compost. Zostawmy za sobą po prostu tą wielką górę kompostu i to wystarczy. That means don't create. To znaczy nie stwarzaj nic. Don't make anything. Nic nie. Out of your idea. Ze swoich pomysłów. Don't say it should be like this. You do this. Nie mów, to powinno być tak i tak, a ty zrób to i to. There is that part that I am practicing hard now. To jest ta część, którą próbuję teraz mocno praktykować. You know, so with my son, this saying, wow. Z moim synem jest podobnie. I don't expect that he remembered me. Nie oczekuję, by pamiętał mnie. Oh, she was a kind of okay mom. W taki sposób, że byłam całkiem spokojną mamą. It would be nice that he even don't need to think about me. Byłoby miło, when I'm gone. Gdyby nawet nie musiał mnie myśleć, gdy mnie już nie będzie. So that's a challenge, yes. To jest wyzwanie. So, you know, this education, my education, I know only this.
So I see only this is good thing for you to do. Moje wykształcenie jest takie, że ja postrzegam to w taki właśnie sposób. To jest dla was dobre. My son has different idea. Ale mój syn ma inne. No. This old fashioned. Zdania Zentera. It's not like these days. To jest staromodne. Before in your youth, you don't have this computer and all of this. There are computer games. So that's why you could not play. Biedny grać, więc nie mogłaś grać. But in this modern time, that's just normal. Współcześnie to jest naprawdę normalne. So that's... struggling with this. But there is something besides of this issue. It is. I know that how much big burden it is to have to get all these ideas of our ancestors, of our grandparents and parents and so on. Ponad wszystkim ja wiem, jakim wielkim ciężarem jest jakby dźwigać tę całą spuściznę naszych przodków, dziadków i prababci. We need a whole life to digest. Potrzebujemy całego życia, by to sprawić. So, don't make anything and just leave your pile of shit, then it's good life. Nie stwarzać niczego i po prostu zostawić po sobie górę gówna, to jest dobre życie.